Świat na wskroś. Witamy Państwa, Włodzimierz Batuk i Bartłomiej Zapała. Świat na wskroś. Na początku audycji, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Najważniejszy amerykański dowódca wojskowy w Afganistanie zrezygnował ze stanowiska. To jedna z ostatnich formalności przed ostatecznym wycofaniem się żołnierzy Stanów Zjednoczonych z tego kraju. Generał Austin Miller dowodził amerykańskimi żołnierzami w Afganistanie od 3 lat. Formalnym końcem jego misji stała się krótka ceremonia w Kabulu. Zastąpi go kontradmirał Peter Vasely, który ma dowodzić oddziałem ponad 600 Amerykanów. Mają oni pozostać w Kabulu, by chronić tamtejszą ambasadę USA. Na początku czerwca Amerykanie opuścili największą bazę wojskową w Afganistanie, położoną w Bagram. Według Pentagonu do domu wróciło już 90% żołnierzy amerykańskich. W rezultacie kwietniowej decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe'ego Bidena i późniejszej decyzji innych krajów NATO, zagraniczne wojska mają opuścić Afganistan do końca sierpnia. Do kraju wrócił już m.in. wszyscy żołnierze z Niemiec, Włoch i Polski. Tym samym kończy się trwająca od 20 lat misja NATO w Afganistanie. Misja Resolute Support zajmowała się szkoleniem afgańskiego wojska i policji. W ostatnich miesiącach w jej ramach służyło kilkanaście tysięcy żołnierzy. Liczebność wojsk, które w szczytowym momencie dekadę temu liczyły ponad 100 tysięcy osób, była od tego czasu systematycznie redukowana. Afgańscy talibowie proponują tymczasem 3-miesięczny rozejm w kraju. W zamian żądają wypuszczenia na wolność 7 tysięcy bojowników. Nie jest na razie znane stanowisko władz w Kabulu. Talibowie rozpoczęli ofensywę w kwietniu, gdy Stany Zjednoczone ogłosiły, że wycofują się z Afganistanu. Od tego czasu zdobyli kontrolę nad wieloma dystryktami, a ich flaga pojawiła się także na kilku posterunkach granicznych z Pakistanem, Iranem i Tadżykistanem. Talibowie twierdzą, że kontrolują 85% kraju, ale zachodnie i miejscowe media informują, że bojownicy mają pod sobą niewiele ponad 30% terytorium Afganistanu. W ubiegłym roku na mocy porozumienia rządu i talibów na wolność wyszło około 5 tysięcy bojowników. Szacuje się, że wielu z nich bierze udział w trwających właśnie walkach w kraju. Stany Zjednoczone poinformowały natomiast, że w obliczu zagrożenia ze strony talibów będą ewakuować Afgańczyków, którzy pracowali z wojskami USA. Chodzi głównie o tłumaczy i ich rodziny. Według informacji amerykańskich władz ewakuacja 2,5 tysiąca osób z Afganistanu rozpocznie się pod koniec lipca. A o tym, jak wygląda sytuacja w Afganistanie po wycofaniu większości zagranicznych żołnierzy z tego kraju i jak oceniać trwającą tam od 20 lat międzynarodową misję, porozmawiamy w Świecie na wskroś za kilkanaście minut. W Lublianie premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej i o wyzwaniach, jakie stoją przed państwami członkowskimi w najbliższych miesiącach. To m.in. łagodzenie skutków pandemii, kwestie migracji i walka z atakami hakerskimi. Szef słoweńskiego rządu przedstawił priorytety prezydencji tego kraju w Radzie Unii Europejskiej. Więcej powie o tym w dalszej części audycji w rozmowie z Husseinem Oruczewiczem profesor Jacek Wojnicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Kanclerz Angela Merkel zakończyła wizytę w Białym Domu. Przywódcy USA i Niemiec przyjęli wspólną deklarację o wspieraniu demokracji, bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Rozmawiali także o Nord Stream 2, ale nie ogłosili żadnych decyzji w tej sprawie. Podczas trwającej ponad 6 godzin wizyty w Białym Domu Angela Merkel spotkała się z Joe Bidenem w gabinecie owalnym, uczestniczyła w spotkaniu delegacji obu krajów i wspólnej konferencji prasowej z prezydentem USA. Angela Merkel i Joe Biden zadeklarowali współpracę w obronie demokratycznych wartości i zjednoczonej Europy. Joe Biden podkreślił konieczność wspierania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Stoimy ramię w ramię w obronie wschodniej flanki NATO przed rosyjską agresją, dodał. Jednym z tematów rozmów była sprawa Nord Stream 2. Joe Biden powiedział, że konieczne jest zabezpieczenie Ukrainy i Europy przed szantażem energetycznym Rosji. Angela Merkel zapewniła, że Ukraina pozostanie krajem tranzytowym gazu naturalnego. Po oficjalnych rozmowach amerykańska para prezydencka wydała kolację na cześć Angeli Merkel, która po raz ostatni przybyła do Waszyngtonu jako kanclerz Niemiec. Zaproszeni zostali na nią m.in. sekretarze stanu Colin Powell i Hillary Clinton, a także przywódcy republikanów w obu izbach kongresu. Przed wizytą w Białym Domu Angela Merkel przyjęła honorowy doktorat Uniwersytetu Johns Hopkinsa. Spotkała się także z wiceprezydent Kamalą Harris.
Zmarł holenderski dziennikarz śledczy Pieter de Vries, postrzelony 10 dni temu w Amsterdamie. Miał 64 lata. Znany był z reportaży opisujących holenderskie gangi i handlarzy narkotyków. Wielokrotnie grożono mu śmiercią. Został postrzelony 6 lipca po wyjściu ze studia telewizji RTL4 i odniósł poważne rany. Podejrzany o zamach jest 21-letni Delano G., któremu miał pomagać 35-letni Polak Kamil E., Obaj przebywają w holenderskich aresztach. Zamach na dziennikarza zszokował opinię publiczną w Holandii. Setki ludzi składały kwiaty w miejscu zabójstwa. Kondolencje rodzinne Pietera de Vries złożyła także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W swoim oświadczeniu napisała: dziennikarze śledczy mają kluczowe znaczenie dla naszych demokracji. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby ich chronić. Litewska Straż Graniczna zatrzymała prawie 60 osób, które nielegalnie próbowały dostać się ostatniej doby na Litwę z Białorusi. Z kolei policja zatrzymała 6 nielegalnych migrantów w pobliżu granicy z Polską. Litewska Służba Ochrony Granicy Państwowej podała, że wśród zatrzymanych było kilka rodzin, wśród nich również osoby nieletnie. Większość stanowili jednak mężczyźni. Tylko niewielka część z zatrzymanych posiadała przy sobie dokumenty osobiste. Od kilku dni władze w Wilnie starają się uszczelnić granice. Wzmocnione w tym celu zostały m.in. kontrole, które prowadzone są nie tylko na pograniczu litewsko-białoruskim, ale także litewsko-polskim. Teren ten sprawdzany jest przez mobilne grupy policyjne oraz antyterrorystów. W ciągu ostatnich 7 miesięcy Litwa zatrzymała blisko 1800 nielegalnych imigrantów z Białorusi. To już 22 razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Duża część zatrzymanych to obywatele krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Wilno uważa, że jest to celowe działanie reżimu w Mińsku i nazywa je formą wojny hybrydowej. Aleksander Łukaszenka podpisał nowelizację ustawy dotyczącej ochrony niezależności i ustroju konstytucyjnego. Uściśla ona zasady postępowania przy wprowadzaniu stanu wyjątkowego. Zgodnie z nowym prawem podstawą do wprowadzenia takiego stanu oprócz katastrof będą zamieszki, którym towarzyszy przemoc lub grożenie przemocą ze strony grupy osób albo organizacji. W takich sytuacjach władze będą mogły wprowadzić czasowe ograniczenia na rozpowszechnianie informacji mediów, w tym także zagranicznych. Mogą być wprowadzone szczególne zasady akredytacji dziennikarzy i ograniczenia w dostępie do internetu. Nowa ustawa reguluje wykorzystanie wojska w ramach państwowego systemu reagowania oraz zaangażowanie oficjalnych organizacji paramilitarnych. Tymczasem białoruskie organizacje zajmujące się obroną praw człowieka uznały 12 nowych aresztantów za więźniów politycznych. Tym samym na Białorusi jest już 566 osób uznanych za więźniów politycznych. Wśród nowych jest 8 członków Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Za więźnia politycznego został uznany Aleś Białacki, założyciel i kierownik Centrum w Jasna. W przeszłości w związku ze swoją działalnością odsiedział on już prawie 3 lata w kolonii karnej. Ponad 50 demokratycznych parlamentarzystów stanowych z Teksasu uciekło do Waszyngtonu, aby poprzez zerwanie kworum uniemożliwić republikanom przeforsowanie zmian w ordynacji wyborczej. Gubernator Teksasu wezwał ich do powrotu do pracy i nie wykluczył, że mogą zostać aresztowani. Proponowane przez republikanów zmiany w ordynacji wyborczej m.in. zakazują możliwości oddawania głosów bezpośrednio z samochodów, rozsyłania do wyborców aplikacji o głosowanie pocztowe, o ile o to nie poproszą, i wprowadzają dodatkowe wymagania dotyczące identyfikacji wyborców. Według wnioskodawców zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu wyborczego. Demokraci twierdzą jednak, że głównym ich celem jest utrudnienie głosowania przede wszystkim biedniejszym wyborcom oraz przedstawicielom mniejszości. Aby uniemożliwić gubernatorowi Teksasu Gregowi Abbottowi zwołanie specjalnej sesji parlamentu w sprawie ordynacji wyborczej, 51 demokratów wsiadło do samolotów i przyleciało do Waszyngtonu, uniemożliwiając tym samym zebranie kworum. Kubański rząd zezwolił na wwożenie żywności, leków i innych artykułów pierwszej potrzeby bez płacenia ceł importowych. Decyzję taką kubańskie władze podjęły po największych od dziesięcioleci ulicznych protestach. Poinformował o niej premier Manuel Marrero Cruz w telewizyjnym orędziu. Obserwatorzy zwracają uwagę, że ton jego wypowiedzi kontrastował ze słowami prezydenta Miguela Díaz-Canela, który wezwał swoich zwolenników do wyjścia na ulicę w celu ochrony zdobyczy rewolucji. Rządowe ustępstwa zostały jednak wstrzemięźliwie przyjęte przez opozycję. Nie chcemy okruchów, chcemy wolności, napisał na swoim profilu społecznościowym dziennikarz i krytyk rządu Joanny Sánchez. Do kulminacji zamieszek doszło na Kubie w niedzielę. Aresztowano dziesiątki osób, jedna z nich zmarła. Władze ograniczyły również dostęp do platform społecznościowych w internecie. Protesty są spowodowane kryzysem gospodarczym wywołanym m.in. pandemią COVID-19, która uderzyła w główną gałąź dochodów mieszkańców wyspy, czyli turystykę.
Do 117 wzrosła liczba osób, które zginęły w zamieszkach w Republice Południowej Afryki. 2200 osób zostało aresztowanych. Starcia wybuchły po tym, jak były prezydent kraju, 79-letni Jacob Zuma, trafił do więzienia, aby odsiedzić 15-miesięczny wyrok pozbawienia wolności. Został skazany za obrazę sądu, a konkretnie za uporczywe niestawianie się na przesłuchaniu dotyczącym zarzutów o korupcję podczas jego 9-letnich rządów. Zamieszki wywołane przez zwolenników Zumy szybko przerodziły się w niszczenie i plądrowanie sklepów. Pod Durbanem około 20 szabrowników zostało zastrzelonych bądź zlinczowanych przez broniących swojego mienia przedstawicieli mniejszości hinduskiej. Na polecenie prezydenta Cyrila Ramaphosa wojsko wezwało wszystkich swoich rezerwistów, aby wzmocnić armię i policję, którym z trudem udało się opanować zamieszki. Aktualnie 10 tysięcy żołnierzy pilnuje porządku na ulicach Johannesburga i Pietermaritzburga, stolicy prowincji KwaZulu-Natal, z której pochodzi były prezydent. Jacob Zuma to uczestnik walki z apartheidem. Spędził 10 lat w owianym złą sławą więzieniu Robben Island w Kapsztadzie, tym samym, w którym przez wiele lat więziony był Nelson Mandela. W demokratycznej RPA został wiceprezydentem, a następnie prezydentem. W 2018 roku został obalony przez rządzący Afrykański Kongres Narodowy, gdy życiem politycznym kraju wstrząsnęły skandale korupcyjne. Jacob Zuma wciąż jest jednak popularny wśród wielu biednych mieszkańców Republiki Południowej Afryki, którzy uważają go za obrońcę pokrzywdzonych. Koronawirus pustoszy Afrykę. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o alarmującym roznoszeniu się patogenu na tym kontynencie. Tylko w ostatnim tygodniu liczba zgonów z powodu COVID-19 w Afryce była o 43% większa niż tydzień wcześniej. Według danych WHO w ubiegłym tygodniu w Afryce na COVID-19 zmarło ponad 6200 osób, a tydzień wcześniej jedynie 4300. Oznacza to wzrost o 43%. Najwięcej osób umiera teraz w Namibii, RPA, Ugandzie, Zambii oraz Tunezji. Jedną z przyczyn szybko pogarszającej się sytuacji jest wariant koronawirusa Delta. Lekarze w wielu krajach alarmują, że służba zdrowia jest na granicy wytrzymałości. Brakuje leków, łóżek i sprzętu ochronnego. Afryka jest też najwolniej szczepiącym się kontynentem na świecie. Zaledwie 4 osoby na 100 otrzymały dotąd choć jedną dawkę preparatu. Do afrykańskiej Ugandy, jednego z najmocniej dotkniętych pandemią krajów na kontynencie, wyleciała grupa lekarzy z zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Polacy mają na miejscu pomagać miejscowym medykom w walce z pandemią. W Afryce spędzą 4 tygodnie. Europejska Agencja Leków apeluje z kolei do mieszkańców Unii Europejskiej o szczepienie się przeciw COVID-19. Biorąc pod uwagę szybkie rozprzestrzenianie się mutacji Delta, jest niesłychanie ważne, by możliwie jak najwięcej osób w Europie zaszczepiło się zgodnie z krajowymi rekomendacjami, stwierdził Marco Cavalleri, szef zespołu odpowiedzialnego za ocenę szczepionek w unijnej agencji, na konferencji prasowej. Dodał, że szczepionki autoryzowane we wspólnocie stanowią wysoką ochronę także przed różnymi wariantami. Na europejski rynek zostały dopuszczone dwudawkowe szczepionki konsorcjum BioNTech i Pfizer oraz firm Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkowa szczepionka firmy Johnson & Johnson. Marco Cavalleri podkreślił, że tylko pełne zaszczepienie zapewnia wysoką ochronę przed ciężkim zakażeniem koronawirusem i hospitalizacją. Należy się jak najszybciej w pełni zaszczepić w zalecanym odstępie między dawkami, dodał ekspert unijnej agencji. Wstydźcie się! Stwierdził brytyjski premier do autorów rasistowskich wpisów wymierzonych w piłkarzy reprezentacji Anglii. Pojawiły się one w mediach społecznościowych po tym, jak reprezentacja kraju przegrała w finale Euro z Włochami, a 3 czarnoskórych graczy nie wykorzystało rzutów karnych. Boris Johnson nie przebierał w słowach. Tym, którzy kierowali pod adresem niektórych piłkarzy rasistowskie o Belgii, mówią: wstydźcie się. Mam nadzieję, że wrócicie pod skałę, spod której wypełzliście, powiedział brytyjski premier. Ocenił, że wszyscy w tej drużynie grali jak bohaterowie i dodał, że nie może się doczekać przyszłorocznego mundialu w Katarze. Opozycja zarzuca premierowi hipokryzję. Przypomina, że niedawno nie chciał potępić kibicowskich gwizdów podczas przedmeczowego klękania symbolicznego protestu piłkarzy przeciwko rasizmowi. Słowa premiera są puste, stwierdził lider opozycji Keir Starmer, komentując wcześniejszy, ale utrzymany w tym samym tonie tweet Borisa Johnsona. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że pracodawca może zakazać noszenia w miejscu pracy widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, światopoglądowe i religijne.
Sędziowie uznali, że może być to uzasadnione koniecznością prezentowania przez pracodawcę neutralnego wizerunku wobec klientów lub zapobieganiu konfliktom w pracy. Zastrzegli jednak, że sądy krajowe mogą uwzględniać specyficzny kontekst danego państwa, a przede wszystkim przepisy dotyczące ochrony wolności wyznania. Trybunał Sprawiedliwości zajął się tą sprawą po otrzymaniu pytań z niemieckich sądów, a dotyczyły one dwóch kobiet, które w swoich firmach nosiły chusty islamskie. Pracodawcy zażądali, by je zdjęły, powołując się na politykę neutralności politycznej, światopoglądowej i religijnej. Niemieckie sądy zwróciły się do unijnego trybunału z prośbą o wykładnię, czy regulacje firm dotyczące tych spraw stanowią wobec pracowników dyskryminację ze względu na religię lub przekonania. Spytały też, w jakich okolicznościach ewentualne odmienne traktowanie może być uzasadnione. Polska wygrała w unijnym Trybunale Sprawiedliwości w sprawie gazociągu Opal, lądowej odnogi Nord Stream. Sędziowie odrzucili skargę Niemiec i podtrzymali korzystne dla Polski orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji w Luksemburgu z 2019 roku. Przyznał on rację Warszawie i unieważnił decyzję Komisji Europejskiej zezwalającą na większe wykorzystanie przepustowości rurociągu przez rosyjski Gazprom. Sąd uznał wtedy, że decyzja została wydana z naruszeniem solidarności energetycznej. Na tę właśnie zasadę zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości. Orzeczenie oznacza powrót do decyzji z 2009 roku. Gazprom może korzystać wyłącznie w 50% z przepustowości. Wyrok jest ostateczny. Podczas kilkuletniej batalii sądowej Polska wskazywała również na kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Argumentowała, że zwiększenie przepustowości rurociągu Opal przez Gazprom jeszcze bardziej uzależni Unię od dostaw rosyjskiego gazu. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi w zachodnich Niemczech wzrosła do 59. Kilkadziesiąt osób uważa się za zaginione. Wśród ofiar jest dwóch strażaków, którzy zginęli prowadząc akcję ratunkową w rejonie Sauerland na północny wschód od Bonn. Najbardziej ucierpiały miejscowości w nadrenii północnej Westfalii i nadrenii Palatynacie. Ulewne deszcze spowodowały zawalenie się budynków w miejscowości Schuld w nadrenii Palatynacie. Zagrożone zawaleniem są kolejne domy, a także zapora wodna. Z tego powodu ewakuowano mieszkańców dwóch miejscowości. Władze kolejnych powiatów ogłosiły stan klęski żywiołowej. Strażaków w akcji ratunkowej wspiera wojsko. Z powodu kataklizmu utrudniony jest transport rzeczny na Renie oraz część połączeń kolejowych. Pozamykane są także niektóre mosty. Wysoki poziom wody spowodował także ofiary śmiertelne w Belgii. Tysiące osób zostało ewakuowanych z zagrożonych terenów. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała kondolencje rodzinom ofiar niszczycielskich powodzi w Belgii, Niemczech, Luksemburgu, a także Holandii oraz słowa wsparcia tym, którzy stracili domy. Poinformowała również, że kraje, których dotknęły powodzie, mogą skorzystać z unijnego mechanizmu obrony ludności cywilnej. Liczba ofiar śmiertelnych pożaru szpitala w południowym Iraku wzrosła do 92. Przeszło 100 osób zostało rannych, a 12 uważa się za zaginione. Przyczyną tragedii w mieście Nasiriya był prawdopodobnie wybuch zbiornika z tlenem. To drugi taki wypadek w Iraku w ciągu 3 miesięcy. Do tragedii doszło na izolowanym oddziale, gdzie leczeni byli chorzy na COVID-19. W chwili wybuchu na wybudowanym 3 miesiące temu oddziale było 70 osób. Większość z nich zginęła. Premier Iraku Mustafa al-Kadhimi zadecydował o aresztowaniu dyrektora szpitala. Przed budynkiem doszło do starć policji ze zrozpaczonymi krewnymi ofiar. W kwietniu w szpitalu w Bagdadzie również doszło do eksplozji zbiornika z tlenem, a w pożarze zginęły 82 osoby. Iracki minister zdrowia zrezygnował wówczas ze stanowiska. Przez ostatnie lata wojny i konflikty w Iraku spowodowały, że tamtejszy system opieki zdrowotnej znajduje się w fatalnym stanie. Mniej niż 1000 osób o statusie gości VIP weźmie udział w ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio, napisała agencja Kyodo, powołując się na źródła zbliżone do sprawy. Tegoroczne igrzyska ze względu na pandemię odbędą się przy pustych trybunach. W Tokio, gdzie ponownie wzrasta liczba zakażeń koronawirusem, do końca igrzysk obowiązywać będzie stan wyjątkowy. Początkowo planowano, że ceremonia rozpoczęcia i zakończenia letnich igrzysk olimpijskich w Tokio obserwowana będzie na żywo nawet przez 10 tysięcy osób. Ceremonia otwarcia odbędzie się 23 lipca na obiekcie mogącym pomieścić nawet 68 tysięcy kibiców. W uroczystości otwarcia igrzysk według japońskich mediów weźmie udział cesarz Naruhito. Pośród gości zagranicznych spodziewana jest m.in. pierwsza dama USA Jill Biden. Wieża Eiffla została ponownie otwarta dla zwiedzających. Najsłynniejszy obiekt turystyczny w stolicy Francji był zamknięty od 30 października 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa.
Wieżę będzie mogła odwiedzić ograniczona liczba turystów. Obiekt może zwiedzać maksymalnie 10 tysięcy osób dziennie, czyli dwa razy mniej niż przed pandemią. W windach obowiązuje limit 50% maksymalnego obłożenia, a na wieży należy przestrzegać zasad dystansu społecznego. Turyści mają jednak dostęp do wszystkich pięter tego obiektu. Od 1 sierpnia wielkie wycieczkowce nie będą mogły wpływać do Wenecji. Rząd wydał w tej sprawie dekret na podstawie ustawy przyjętej przez włoski parlament w maju. Zakaz dotyczy w praktyce największego kanału Giudecca, przy którym leży Plac Świętego Marka i Pałac Dożów. Do innych kanałów wycieczkowce nie mogą wpływać, bo są zbyt duże. Zakaz dotyczy statków o wyporności powyżej 25 tysięcy ton, długości przekraczającej 180 metrów i liczących powyżej 35 metrów wysokości. Ekolodzy i część mieszkańców laguny domagali się tego od wielu lat. Powstał ruch Nie Wielkim Statkom. O zakaz apelowało również UNESCO. Decyzję podjęto także ze względów bezpieczeństwa. Dwa lata temu wielki wycieczkowiec stracił sterowność i uderzył w nabrzeże, taranując łódź. Kilka osób zostało rannych. Włoski rząd przewidział odszkodowania w wysokości 160 milionów euro dla wszystkich, którzy z powodu tej decyzji poniosą straty. Na południu Ukrainy, na wybrzeżu Morza Czarnego, obserwowana jest inwazja biedronek. Owady szczególnie dokuczają plażowiczom. Wypoczywający nad morzem w obwodach odeskim i chersońskim już od kilku dni skarżą się na ten specyficzny problem. Kropkowane owady tysiącami obsiadają plaże, zarówno te piaszczyste, jak i kamieniste. Wiele z nich wpada do wody, co wpływa negatywnie na komfort kąpieli morskich. Niektórzy turyści skarżą się na ukąszenia, które co prawda nie są niebezpieczne, ale według relacji o wiele bardziej bolesne niż ukąszenia komarów. Entomolodzy tłumaczą, że inwazja biedronek w tym roku to efekt upalnej i wilgotnej pogody. Wpłynęła ona na wzrost populacji mszyc, czyli naturalnego pokarmu dla biedronek. Jak wyjaśniają eksperci, owady migrują wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego, wpadają do morza, a następnie duże ich ilości wyrzucane są na brzeg. Ponad 90% amerykańskich żołnierzy powróciło już do Stanów Zjednoczonych z misji w Afganistanie. Kończy się formalnie do końca sierpnia. Skończy się 20-letnia misja, która rozpoczęła się w niedługim czasie po atakach na World Trade Center. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden twierdzi, że to nie jest już wojna, która powinna, czy konflikt, który powinien ogniskować zainteresowanie Amerykanów. Czy możemy powiedzieć, że ta misja rozpoczęta w listopadzie 2001 roku zakończyła się sukcesem? Nie zakończyła się, ale chyba nie taki był jej cel, choć nadzieje i powiedziałbym związane z tym emocje były ogromne, bo rzeczywiście atak na World Trade Center spowodował najpierw atak na Afganistan, ponieważ uważano, że rządzący Afganistanem talibowie są odpowiedzialni, czy współodpowiedzialni za ten atak, no a dopiero drugą częścią tej operacji mającą przebudować sytuację na środkowym i Bliskim Wschodzie była wojna iracka, ta druga wojna, która wybuchła na początku 2003 roku. Interwencja amerykańska w Afganistanie była bezpośrednią odpowiedzią na World Trade Center, bardzo spektakularną, dlatego że Amerykanie rzucili przeciwko temu krajowi, a właściwie talibom, wszystkie siły, którymi dysponowali wtedy, łącznie z jakimiś super samolotami wyposażonymi w super artylerię, które miały strzelać, niszczyć jaskinie, jakieś obozy talibów. Wszystko to było bardzo spektakularne, ale większego skutku nie przyniosło. Ta druga część interwencji amerykańskiej, czyli wojna w Iraku, miała z kolei przebudować sytuację w taki sposób, żeby Irak stał się państwem demokratycznym i jak gdyby uspokoił sytuację w tamtej części świata, powodując tym samym, że talibowie straciliby w naturalny sposób grunt do swojej działalności. To pewnie była też próba wywierania presji na Iran i ze wschodu w Afganistanie i z zachodu w Iraku, żeby doprowadzić do jakichś prodemokratycznych przemian także i w tym kraju. Pewnie tak, ale Irak został uznany za najsłabsze państwo w tamtej części i dlatego wydawało się, że operacja w Iraku będzie łatwa. Tymczasem ona nie okazała się łatwa i Amerykanie opuścili Irak, w tej chwili opuszczają Afganistan, co pokazuje wyraźnie, że nie ma dobrego pomysłu na przebudowanie tamtej części świata w sposób, który zgodny byłby z wyobrażeniami Europejczyków czy Amerykanów.
Pokonanie wroga, czy w Afganistanie w 2001 roku, czy w Iraku później w 2003 było zadaniem, można powiedzieć, krótkotrwałym, czy szybko przyniosło pozytywne efekty. Amerykanie wylądowali, założyli bazy. W Afganistanie bardzo mocno wspierała ten proces misja wielonarodowa Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Iraku była to koalicja międzynarodowa, ale bez zaangażowania NATO. Natomiast znacznie trudniejszy okazał się proces wprowadzania tych prodemokratycznych zmian, czy zmiany społecznej. Co prawda, pamiętając te obrazki z Kabulu z późnej jesieni 2001 roku, cieszono się z tego, że mężczyźni znowu mogą pójść do fryzjera, że kobiety nie muszą w pełnym nakryciu pojawiać się na ulicy, ale im głębiej, czy im dalej od afgańskiej stolicy, to te efekty, czy ta radość były mniejsze i wsparcie społeczne dla talibów bardzo mocne. To jest obserwacja, którą można rozciągnąć na chyba wszystkie kraje w tamtej części świata. Dlatego, że patrząc na zmiany w Iranie, które potocznie określa się jako biała rewolucja, to jest ogromny system reform społecznych zapoczątkowanych przez Szacha Reze Pahlaviego o charakterze właśnie takim cywilizacyjnym. Na to, co działo się w Indiach, ale tych kolonialnych Indiach, czyli jeszcze z Pakistanem, czyli przed 1947 rokiem. Na to, co działo się w Afganistanie i w czasie interwencji radzieckiej, i w czasie interwencji amerykańskiej. Widać, że europejskie czy zachodnioeuropejskie albo amerykańskie normy cywilizacyjne tam się po prostu nie przyjmują. One są przyjmowane w momencie, kiedy wojsko wchodzi i wymusi je, natomiast one się nie zakorzeniają. Po prostu cywilizacyjnie tamta część świata jest bardzo, bardzo uparta i niepodatna na jakiekolwiek zmiany zbliżające te kraje do modelu cywilizacyjnego, politycznego, społecznego czy ekonomicznego obowiązującego w Europie. Afganistan był krajem, który był trzykrotnie poddawany interwencjom brytyjskim w XIX wieku. Żadna z nich nie zakończyła się sukcesem. Wojny były krótsze, co prawda, bo pierwsza trwała 3 lata, to są lata 1839-42. Druga 1878-1870 i krótka taka interwencja ostatnia w 1919 roku. Rosjanie, którzy weszli do Afganistanu w grudniu 1979 roku, przez cały 79 rok zastanawiali się, czy to w ogóle zrobić. Potoczne wyobrażenie w Polsce o tej interwencji jest takie, że Rosja bardzo chętnie, czy Związek Radziecki ówczesny bardzo chętnie do Afganistanu wkroczył, realizując doktrynę Breżniewa. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Rosjanie zdawali sobie sprawę ze skomplikowanej sytuacji zdawali sobie sprawę, że ta interwencja jest absolutnie niepopularna na Zachodzie i spotka się z reakcją opinii publicznej, z reakcją polityczną. Spodziewali się ogromnych kosztów, ale zdawali sobie sprawę z tego, że władze, które tam zostały przez nich wprowadzone, no muszą mieć jakąś ochronę, bo one przeprowadzały jednak też zmianę społeczną, to znaczy te prokomunistyczne czy lewicowe władze ówczesnego Afganistanu przeprowadziły mniej więcej to samo, co próbowali zrobić Amerykanie. Znaczy przeprowadziły nacjonalizację, na przykład wypchnęły religię ze strefy publicznej, zaczęły inaczej urządzać władzę. To była przebudowa państwa, to nie było tylko wprowadzanie ideologii komunistycznej, ale związana z tym przebudowa państwa. I kiedy ta przebudowa zaczęła się sypać, bo władze w Afganistanie się podzieliły, doszło do zamachu, jak wiemy, we wrześniu 79 roku i skutkiem tego zamachu była interwencja radziecka, to właśnie w pierwszych latach, mniej więcej do 85 roku, wojska radzieckie były w stanie kontrolować dość duże obszary, ale w momencie, kiedy przyszła tam pomoc amerykańska dla mudżahedinów, czyli talibów tak naprawdę, mudżahedinów, których przedstawiano jako bojowników o wolność, a wolność oznaczała radykalny islam, czego wtedy nie mówiono, to sytuacja zaczęła się komplikować i 4 lata później, w marcu 89 roku, Rosjanie
tak jak teraz Amerykanie, musieli Afganistan opuścić. To jest duży problem. To była, można powiedzieć, też pewnego rodzaju specyfika zimnej wojny, bo podobnie Amerykanie wspierali reżim Saddama Husseina w tym czasie, kiedy walczył on z Iranem. Tak, dlatego, że... Do 1988 roku. Dlatego, że Iran z kolei w czasie rewolucji islamskiej, w czasie rewolucji ajatolachów, po prostu wyrzucił stamtąd wpływy amerykańskie. Afganistan to jest taki kraj, który jest rodzajem bramy do Rosji, patrząc od strony Bliskiego Wschodu, ale z drugiej strony jest z kolei bramą na Bliski Wschód, patrząc od strony Rosji. To, co tam się dzieje, to jest, i to tłumaczy te interwencje. Wojny angielskie były spowodowane z jednej strony otwieraniem się niektórych rządzących szachów czy ajatolachów afgańskich na Rosję, co oznaczało obecność Rosji w tej części. Pamiętajmy, że w XIX wieku mówimy o innych Indiach. Indie obejmują również Pakistan. To była też próba wyjścia w stronę basenu Oceanu Indyjskiego. A no właśnie, Brytyjczycy próbowali zbudować taki system kolonii, który ciągnąłby się od Afryki Południowej aż do Indii. I Afganistan i Indie w tym czasie razem z Pakistanem były do tego po prostu potrzebne. Rosja z kolei szukała jakichś możliwości wyjścia na Bliski i Środkowy Wschód. To jest jedna rzecz. W 1979 roku, kiedy miała miejsce interwencja amerykańska, Amerykanie zainstalowali się w Pakistanie, ponieważ zostali wyrzuceni z Iranu i usiłując utrzymać tam swoje wpływy, przenieśli się do bardzo proamerykańskiego ówczesnego premiera, który nazywał się Ziaul Haq. Generał oczywiście. Amerykanie przymykali oko na to, że jest to bardzo, bardzo ostry reżim, ale potrzebne im to było po to, żeby z kolei kontrolować możliwości wyjścia, bo oni interpretowali interwencję radziecką w Afganistanie jako chęć wyjścia na Bliski i Środkowy Wschód. Jak obejrzymy uważnie film Rambo, trzecią część, tam Richard Crenna i Sylvester Stallone gonieni przez jakichś partyzantów uciekają gdzieś w końcowych partiach filmu. Gdzie oni uciekają, nie wiadomo, no ale każdy, kto zna mniej więcej historię tamtego konfliktu, wie, że oni uciekają do baz amerykańskich w Pakistanie właśnie, których tam było mnóstwo. Bo ten Pakistan był formą obrony i formą utrzymania wpływów amerykańskich po wyrzuceniu ich z Afganistanu. Więc tam były bazy wywiadu, tam były bazy wojskowe, tam szedł ogromny przemyt broni, czy przerzut broni ze Stanów Zjednoczonych. Te Stingery, które spowodowały wyrzucenie przewagi lotniczej, jaką mieli Rosjanie nad talibami. To wszystko działo się właśnie i to było kontrolowane przez Ziaul Haqa, przez CIA, przez Amerykanów. W momencie, kiedy się wojna skończyła, to uważano, że to jest jakiś moment, gdzie sytuacja w Afganistanie się ustabilizuje. No ale nie ustabilizowała się, ponieważ doszło do konfliktu pomiędzy tymi grupami mujahedinów. One były dwie, walczących po stronie amerykańskiej, czy w imieniu Amerykanów, jakby z Rosjanami. No i to doprowadziło do przejęcia władzy przez talibów. To zostało zinterpretowane z kolei jako zagrożenie dla stabilności tamtej części świata, a iskrą, która spowodowała interwencję w Afganistanie, był zamach 11 września. Teraz po wycofaniu się amerykańskich żołnierzy, Polaków, Niemców i innych wojsk, które tam stacjonowały jeszcze do całkiem niedawna, pozostanie kontyngent 600 amerykańskich żołnierzy strzegących ambasady w Kabulu, ale widzimy już, że porozumienie, które zawarte zostało w ubiegłym roku między rządem w Kabulu a talibami, nie jest respektowane i talibowie właściwie wracają na te miejsca opuszczone przez Amerykanów. Czy czeka nas powrót do chaosu, takiej walki plemion skonfliktowanych ze sobą od wielu dziesięcioleci? Tak, dokładnie tak będzie i będzie taka sytuacja jak w 79 roku, w drugiej połowie 79 roku, kiedy we władzach Afganistanu doszło do konfliktu pomiędzy proradzieckim Tarakim a proislamskim, pronacjonalistycznym Aminem. No i ten konflikt spowodował właśnie interwencję. Oczywiście, że tak będzie. To będzie sytuacja podobna też trochę do Wietnamu, kiedy Amerykanie w 73 roku zaczęli wycofywać swoje wojska, a w 75, mimo że wspierali jeszcze wojska południowo-wietnamskie, musieli ewakuować i to było symbolem upadku wpływów amerykańskich w tamtej części świata.
Teraz Joe Biden mówi o tym, że nie będzie takich scen jak w Saigonie 75 roku, kiedy trzeba było ewakuować amerykańską ambasadę. No tak, ale no, tam ta ewakuacja była spektakularna, bo to są bardzo znane zdjęcia pokazujące lądowanie śmigłowców amerykańskich na dachu ambasady amerykańskiej w Saigonie i ewakuację wszystkich tych, którzy jeszcze zdołali się do tej ambasady przedostać i zostali przez Amerykanów zaakceptowani jako osoby, być może im tam do czegoś potrzebne albo lojalne, więc chronione. No ale to były dramatyczne obrazki. W tej chwili Amerykanie, mówiąc prawdę, wycofali się z Afganistanu nieładnie. Baza Bagram, która była kiedyś miastem, de facto miastem wielkości polskiej jakiegoś powiatowego miasta, bo ona w szczytowym okresie liczyła aż 30 tysięcy mieszkańców, czyli żołnierzy, personelu wojskowego, wszystkich, którzy tam byli, została przez Amerykanów po prostu opuszczona, wojska afgańskie. No i rozkradziona potem w kilkadziesiąt godzin po tym, jak Amerykanie opuścili to miejsce. Została rozszabrowana, wojska afgańskie zostały zaskoczone, te nawet nie zostały poinformowane, zostało tam mnóstwo sprzętu. To jest, mówiąc trochę nieładnie, ale chyba oddaje to rzeczywistość Reiterada i ciche przyznanie się do porażki, której nie widać w mediach za bardzo. Upadek Saigonu był niezmiernie spektakularny. Upadek Afganistanu, bazy Bagram jest chowany gdzieś medialnie w taki sposób, żeby nie było tych ewidentnych skojarzeń, bo to jest kolejna wojna, którą Amerykanie przegrali. Irak przegrali, Afganistan przegrali, Wietnam. Ale co ciekawe, tak jak porównujemy do interwencji w Wietnamie, to ona wywołała bardzo silny sprzeciw cały ruch społeczny wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Mimo dużego zaangażowania wojskowego, mimo bardzo wielu ofiar, które Amerykanie ponieśli w Afganistanie, tutaj takiej reakcji społecznej czy takiego protestu, sprzeciwu nie było. Nie było, ponieważ był 11 września. Wojna w Wietnamie różni się tym od wojny z terroryzmem, że Amerykanom nie do końca wytłumaczono, albo wręcz w ogóle nie wytłumaczono, dlaczego wojska amerykańskie muszą walczyć w Wietnamie i dlaczego muszą się angażować. Wietnam był daleko, Wietnam nie był w żaden sposób, północny Wietnam, zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Owszem, była teoria domina i było porównanie z Koreą, z wojną koreańską z lat 50-53, ale to było daleko. I wydawało się, że potęga Ameryki jest w stanie zniszczyć takie małe państewko jak Wietnam, zapominając jednocześnie o wojnie koreańskiej, w której przecież północną Koreę wspierały Chiny. Nie tylko sprzętem, ale i ludźmi. To było prawie 1 300 000 żołnierzy. Natomiast jeśli chodzi o Irak czy Afganistan, to tu było oczekiwanie społeczne za atak na 11 września. I tym zaangażowaniem, tym oczekiwaniem społecznym i tymi emocjami z tym związanymi manipulowano w Stanach Zjednoczonych brutalnie, bezwzględnie, wykorzystując te emocje właśnie po to, żeby prowadzić te interwencje. No a to z kolei spowodowało, że nikt, no, kto czuł się Amerykaninem odpowiedzialnym za kraj, nie wystąpił przeciwko prezydentowi Bushowi. Nie było silnego protestu, ale było coraz większe zmęczenie i to pewnie doprowadziło do tego, że najpierw Donald Trump jeszcze pod koniec swojej prezydentury, a później w kwietniu Joe Biden zdecydowali o tym, że ta amerykańska misja musi się skończyć. No tak, ale również wybrano przecież prezydenta Obamę po to, żeby skończył wojnę w Iraku. Zmęczenie wojną, a właściwie brakiem sukcesu. Amerykanie, idąc na wojnę, oczekują sukcesu i oczekują, to jest w ogóle bardzo fantastyczny i fenomenalny problem społeczny, postrzeganie wojny przez Amerykanów. Amerykanie oczekują, że wojna zmieni coś na dobre. Amerykanie widzą, oni uważają, że wojna musi być, bo wojna ma jakiś powód, ale wojna oczyszcza sytuację. Wojna tworzy nowe rzeczy, tworzy nową jakość, a przede wszystkim zakłada się, że Amerykanie tę wojnę wygrają. W związku z tym, że jej nie wygrywali, to pojawił się inny pomysł. Jeżeli nie da się przebudować Bliskiego Wschodu przez wojnę, to trzeba ją przebudować przez pokój. I to jest to, co robił Obama. Nie tylko zapowiedział wycofywanie się spokojne i powolne z Iraku, ale także rozmowy z Iranem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Głównymi tematami szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej Słowenii była sytuacja po pandemii koronawirusa, sposoby na ponowne ożywienie gospodarki, problem migracji, transformacja cyfrowa, ochrona krajów europejskich przed atakami hakerskimi oraz sytuacja na Bałkanach Zachodnich. Premier Polski Mateusz Morawiecki oświadczył, że państwa V4, które opowiadają się za silną rolą suwerennych państw, nie chcą być wpychane do żadnego kąta i domagają się właściwego miejsca na europejskim rynku i w europejskiej polityce. Premier Węgier wyraził przekonanie, że ożywienie gospodarcze jest najważniejszym priorytetem i podkreślił, żeby było ono możliwe, to potrzeba trzech rzeczy – inwestycji, bezpieczeństwa oraz powiększenia rynków zbytu. Liderzy państw V4 i Słowenii zgodzili się, że dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej, zwłaszcza na państwa Bałkanów Zachodnich, jest warunkiem zachowania wiarygodności tej organizacji. Czarnogóra i Serbia są już w trakcie negocjacji akcesyjnych. Albania i Macedonia Północna czekają na ich otwarcie, a Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo mają status potencjalnych kandydatów. Komentarz profesor Jacek Wojnicki z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Słowenia od 1 lipca przewodzi Unii Europejskiej, czyli jest to ta prezydencja Słowenii. Po drugie, sama Grupa Wyszehradzka, nazywana tak matematycznie V4, do różnych tematów dopraszała państwa sąsiedzkie, typu właśnie Słowenia, Chorwacja, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, traktując, że są sprawy, są kwestie wspólne dla całej Europy Środkowej i Wschodniej. Stąd to spotkanie w Ljubljanie. To nałożyło się także na rozpoczęcie prezydencji węgierskiej, czyli te dwa aspekty takie formalne spowodowały spotkanie. Ale sama współpraca trwa dłużej, bo są, jak mówię, wątki wspólne dla Słowenii i Grupy Wyszehradzkiej. Niektóre bardziej akcentuje Słowenia jako państwo takie, bym powiedział, pomost pomiędzy Europą Środkową a krajami bałkańskimi. I tu słusznie pan zauważył ten wątek rozszerzenia Unii Europejskiej. Słowenia staje się, nie wiem, czy to jest takie adekwatne słowo, takim ambasadorem tego kolejnego rozszerzenia, które troszeczkę jest we mgle, o kolejne republiki jugosłowiańskie. Czarnogóra i Serbia negocjują członkostwo, Albania i Macedonia Północna czekają na otwarcie negocjacji, Bośnia i Hercegowina i Kosowo posiadają status potencjalnych kandydatów. Czyli tutaj, gdyby doszło do kolejnego rozszerzenia, to będzie rozszerzenie na Bałkana. Słowenia ze względu na swoje położenie najbardziej jest właśnie zainteresowana tym rozszerzeniem i chce być takim ambasadorem tych państw sąsiedzkich, pojugosłowiańskich. Grupa Wyszehradzka kolei koncentruje się, i to było jakby wytłuszczone w tych rozmowach, na kilku kwestiach głównych, czyli pierwsza kwestia to kwestia wzmocnienia ochrony zewnętrznych granic państw członkowskich. To ma być skutecznym jakby sposobem zwalczania nielegalnego przekraczania tych granic zewnętrznych. Tu te państwa, właśnie grupy wyszehradzkie, jak Węgry, są przykładem tych granic zewnętrznych, czy Polska, Słowacja. To także dotyczy w pewnym aspekcie także Słowenii. Drugi ważny wątek to kwestia Europy po COVID-zie, czyli ten kryzys gospodarczy, społeczny związany z pandemią ma swój aspekt taki medyczny. Szczepionka ma być takim panaceum na ten kryzys. A druga kwestia to odbudowa po kryzysie, ponieważ wiele gałęzi gospodarczych ten kryzys pandemiczny dotknął i te programy odbudowy, które były przygotowywane przez państwa członkowskie, teraz są bardzo uważnie analizowane w Brukseli, są jakby próbą odpowiedzi na ten kryzys związany z pandemią. Także ważnym aspektem podkreślanym przez premierów Grupy Wyszehradzkiej była przyszłość agendy unijnej, prawda? Czyli wyzwania związane z polityką migracyjną, azylową, polityką rozszerzania. To, co szczególnie teraz w tych negocjacjach unijnych, w negocjacjach między państwami jest szczególnie podkreślane.
I tutaj politycy doszli do pewnych wspólnych stanowisk prezentowane w tym komunikacie. Te priorytety słoweńskiej prezydencji, na które zwraca uwagę premier Janša, gospodarz tego spotkania, no to jest odporność Unii na kryzysy, także związane z pandemią, także cyberprzestępczość, ataki na państwową infrastrukturę cyfrową i dezinformacja, która jest związana z tymi atakami hakerskimi. Jeżeli chodzi o przyszłość Unii, no to tu należy zwrócić uwagę, że ta współpraca nie układa się w takim układzie linearnym, czyli po okresach bliższej współpracy czasami były momenty ochłodzenia czy zwolnienia tej współpracy. To było zależne od państw, od rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ w różnych okresach czasu różne ekipy rządowe zasiadały w Pradze, w Bratysławie, Budapeszcie czy Warszawie. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że także jesteśmy w tym roku przed wyborami w Republice Czeskiej. To jest taki czołowe państwo nawet ze względu na swoją pozycję gospodarczą w Grupie Wyszehradzkiej. Tutaj zobaczymy, jaki będzie następny układ rządowy w Republice Czeskiej. No i także należy zwrócić na niestabilną relację na Słowacji po zmianie rządu wiosną tego roku, a także na wiosnę 2022 roku czekają nas wybory węgierskie. Przyszłość Grupy Wyszehradzkiej będzie także powiązana, determinowana tą sytuacją wewnętrzną w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Na razie ta Grupa Wyszehradzka mówi jednym głosem, ponieważ jakby zbliżone ekipy rządowe zasiadają w tych czterech stolicach, a zobaczymy, jaki układ będzie w następnych miesiącach. O słoweńskim szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej mówił profesor Jacek Wojnicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz. Świat na wskroś. Dziękujemy Państwu za uwagę. Włodzimierz Batuk i Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Husseina Oruczewicza. Świat na wskroś.